Tutaj jest kobieta, która jest prostytutką i to stało się twoją profesjonalną pracą. Prostytutka, proszę wyjść. Pięciu ludzi właśnie czeka na ciebie. Nie możesz wrócić do tej pracy. To, że przyszłaś tu, to jest pewny rodzaj powiedzenia, że już chcesz skończyć z tą pracą. Proszę wyjść. Ta kobieta wychodzi na odpowiedź proroczego przekazu proroka Tybiczego, który powiedział, tu jest kobieta, która jest prostytutką wśród nas i pięciu mężczyzn czeka teraz na zewnątrz na nią. Posłuchajmy teraz jej potwierdzenia. Mężu Boży, Ty wywołałeś kobietę, która jest prostytutką, że pięciu mężczyzn czeka na nią. Właśnie dwóch mężczyzn zadzwoniło do mnie. Oni parkują bezpośrednio przed synagogą. O, jak będziecie mi tam parkować przed synagogą, jak ja was złapię. A więc proszę was, wy, którzy tam jesteście przy drzwiach, otwórzcie drzwi, żeby on wszedł do kościoła. I oni przybyli tu do synagogi, żeby tu czekać na ciebie. Tak, oni chcą, żebym wyszła. Poczekaj, oni razem, ja pójdę razem z tobą do nich. Widzicie? Bóg jest potężny. Ja powiedziałem, jest tutaj kobieta między nami, jest prostytutką. Pięciu mężczyzn czeka na nią w tej chwili. Ona powiedziała tak. Jeden z nich dokładnie czeka bezpośrednio i dzwoni w tej chwili. Wyjdź, nie czekaj na Tybi Joshuego. Okej, ja złapię cię, ja tam idę już tam. Ja wiem, jak ja teraz mówię, to on już teraz chce odchodzić, ale jego samochód nie odjedzie. Musisz zatroszyć się o tą dziewczynę. To chodzi o moją córkę, o Rachel. Ja mówię, musisz zatroszczyć się o tą dziewczynę. Ja mówię tobie, skąd pochodzi twój problem? Musisz zatroszczyć się o tą dziewczynę. Nazywam się Ewelin, mam 41 lat. Tu obok mnie to moje dzieci, to jest moja córka, o której prorok właśnie prorokował, gdzie jest twoja córka. On powiedział, że chce, mam się zatroszczyć o moją córkę, że chcę ją zobaczyć. I ona jest obok mnie, a to jest mój syn, to jest moje drugie dziecko. Ja mam dwójkę dzieci. W zeszłą niedzielę podczas modlitwy wspólnotowej mąż Boży powiedział, że tu jest kobieta, która jest profesjonalną prostytutką i dzisiaj jest twój dzień uwolnienia, że mam wyjść, że pięciu czeka na mnie. I jeden z nich zaparkował bezpośrednio przy kościele i czekał na mnie, dzwoniąc cały czas do mnie. Ja uczyniłem to, prostytuowałem się przez 6 lat, przez 40 lat, 30 lat palę papierosy. Tylko podczas ciąży nie paliłam, a tak to cały czas paliłem. Ja byłam kobietą biznesu, ale od pewnego czasu nie mogłam zapłacić rachunków moich sytuacji i to wszystko tak się podożyło, że później poszłam przed sąd, zostałam wyrzucona z mieszkania i wtedy nie wiem, co mi się stało, ale po prostu zaczęłam spotykać się z mężczyznami i zaczęłam sprzedawać siebie. Moje dzieci mówiły mi, mamo, co ty robisz? Ja mówiłem, ja nie będę już tego robić, ale po tym, jak mąż Boży się pomodlił o ciebie, czy dalej masz pragnienie spania z mężczyznami? Nie. Od momentu, kiedy on się o mnie pomodlił, ja jestem w porządku. Ja nie mam nawet pragnienia palić papierosów. Jestem całkowicie w porządku. Ja teraz jestem prawdziwie odrodzona. Powiem prawdę. Ja nie wiem, co po prostu przyszło na mnie. Ja byłam sama, to zaczynałam dzwonić po mężczyznach. Czy dalej od tej modlitwy masz takie potrzeby? Nie, absolutnie już nie mam. To zaklaskajmy dla Jezusa Chrystusa. Ja chcę powiedzieć, żebyśmy, jeżeli mamy takie problemy, to powinniśmy przyjść bliżej do Boga, bo On jest rozwiązaniem dla naszych problemów. Ja nazywam się Rachel Hede, a to jest moja mama obok mnie, a to mój młodszy brat obok mnie.
Ja chcę uhonorować proroctwo męża Bożego, bo to jest wielka prawda, ponieważ jak żyłem z moją mamą, ja zauważyłem, że moja mama gdzieś tam po kryjomu dzwoni do mężczyzn i się z nimi spotyka. I ona wraca bardzo wcześnie nad ranem, całą noc nie ma jej w domu i ja zauważyłam, że to jest prostytucja i przestałam brać pieniądze od niej. To bardzo miało wpływ na mnie, bo jak byłam w szkole, to miało to wpływ na mnie. Bardzo byłam depresyjnie. Byłam bardzo depresyjna i po prostu nawet słyszałam to od moich bliskich, że moja mama to robi. Ja nie widzę, żeby ona już paliła po tej modlitwie. Widzę, że też już nie oszukuje nikogo i ja po prostu, jeżeli jesteś kimś, kto przechodzi przez co ja przechodziłam, to zawsze idź do ludzi, którzy cię zachęcają do Słowa Bożego, którzy zachęcają cię do tego, żebyś był blisko Boga. To czyń. Łącz się z tymi, którzy cię będą łączyć i wzmacniać ku Bogu. A więc, siostro, słyszeliśmy twoje, to, co ty przeżyłaś z twojego punktu widzenia, te finansowe problemy, przez które przeszłaś i że musiałaś być z tatą ze względu na to, że mama nie miała pieniędzy. I mąż Boży, który bardzo docenia twoją inteligencję i przyjmij teraz ten dar od Boga, który synagoga, Kościół Wszystkich Narodów chce dać tobie i twojemu bratu. Chcemy zapłacić wam szkołę dla chwały Bożej. Mężu Boży, dziękuję ci. Boże, ja dziękuję tobie, oddaję ci wszelką chwałę, Panie Jezu. Dziękuję ci, Panie Jezu. I oprócz tego, tak samo powiedzieliście, że macie problemy z mieszkaniem, które że powodowało, że się poruszali się z jednego domu do drugiego. Tak samo służba zapłaci wam mieszkanie, abyście mogli mieszkać razem i prowadzić swoje życie w drogach pańskich. Panie Jezu, dziękuję Ci, Boże, daj dużo życia, daj długie życie prorokowi Dybiczyszułem. Boże, dziękuję Ci, kontynuuj błogosławieństwo nad mężem Bożym. O Boże, dziękuję Ci.